Stała audycja co tydzień. Stały sztos. O stałej porze. Jesteśmy z powrotem. Zapraszamy na kącik melancholii i wzruszeń. Przepiękny kącik. Związany z tym, co jutro będzie miało miejsce w naszych kalendarzach, w naszych sercach i w naszych nekropoliach. W nekrofiliach też. Niektórych. Jest możliwe. Specjalnie wybraliśmy dzisiaj taki tekst, żeby móc specjalnie dla was przedstawić to, co gra nam w duszy w te dni. Przede wszystkim, ale także ja zwróciłbym uwagę na to, że jest to poeta, można rzec, antyczny, który nie tylko przeżył do czasów dzisiejszych, ale jeszcze trwa i trwać będzie. I nic się jeszcze nie wstydzi. Chociaż nie pasuje do niego to sformułowanie, które zawsze pada przed bezwstydem. Chyba przejdziemy już do recytacji. Jeszcze jak? Grupa poetycka Budka Suflera. Bal Wszystkich Świętych. Ta niedziela jest jak film. Tani, klasy B. Facet się pałęta w nim w nieciekawym tle. Scenarzysta forsę wziął. Potem zaczął pić. I z dialogów wyszło dno. Zero, czyli nic. Wszyscy święci balują w niebie. Złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie. I do piekła mam tuż. Tak bym chciał cię spotkać raz, w ten jedyny dzień. Lub o tydzień cofnąć czas, ale nie da się. Chociaż samotności smak aż do bólu znam. Kiedy innych niedziel brak, trudno. Co mi tam? Wszyscy święci balują w niebie. Złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Świat się tylko już ze mną kręci. Gwiazdy płoną jak stal. Skasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. Wszyscy święci balują w niebie. Złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie. I do piekła mam tuż. Świat się tylko już ze mną kręci. Gwiazdy płoną jak stal. Skasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. 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 Jesteśmy z powrotem, stała audycja co tydzień. Niesamowita interpretacja, wyjątkowo melancholijna, wyjątkowo filozoficzna, ale recytacja, za chwilę będziemy to interpretować po kolei, wszystko powoli zrobić musimy. Oczywiście, znaczy ja zauważyłem taki komentarz na wybitnej witrynie, której nazwy użyć nie mogę, żeby nie było reklamy. Pani Monika 1 listopada, nomen omen, dokładnie 5 lat temu, miała okazję stwierdzić, a ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Już po tym fragmencie mam ciary. Dostała 5 plusów, ma gitarę płonącą w swoim awatarze na tym portalu, więc myślę, że rzeczywiście ona płonie przy tym tekście. Tak jest. I będziemy w takim razie recytować, bo recytacja... Przepraszam, interpretować. Recytować interpretację. Zaczynamy. Ta niedziela jest jak film Tani klasy B.
Ja bym chciał pozdrowić w tym momencie Dominika Patołę, bo to może być film jego autorstwa, taki z wesela. I pan Krzysztof Cugowski, tutaj poeta, miał okazję się do niego nawiązać. Czy nie, no przede wszystkim to jest film najprawdopodobniej z jakiejś wycieczki klasowej, klasy drugiej B. No nie jest to najdroższy film, ponieważ kręcony pewnie aparatem pani wychowawczyni. No a cóż, no w niedzielę chyba byli na tej wycieczce, więc też nie byli zachwyceni. No lubiliście w niedzielę jeździć na wycieczki szkolne? Nie. W żadnym wypadku. Facet się pałęta w nim w nieciekawym tle, więc możemy teraz się zastanawiać, gdzie oni są. W tym. Gdzie wszyscy moi przyjaciele, ele. Jak to mawiał klasy. Ciekawe tło, to pewnie jest jakieś muzeum. Facet jest w muzeum, oni też są pewnie w muzeum. Ale niekoniecznie, no nieciekawe tło, może gdzieś są w jakimś krótkim postkomunistycznym mieście w niedzielę. Może tak, albo w Czarnobylu. Może pojechali do Rumunii. Pojechali do Rumunii, do Czarnobyla w Rumunii. Tak. Tak. Do ambasady Czarnobyla w Rumunii. A facet, który się tam pałęta, jest najprawdopodobniej nauczycielem plastyki. Albo WF-u. Nie jest on specjalnie lubiany przez dzieci, dzieci się go boją. Ja sobie wyobrażam w ogóle tego pana w takim długim płaszczu i on ma takie skłonności ekshibicjonistyczne. Że tak go rozchyla raz na jakiś czas. Tak, i, tak sobie idzie i tak rozchyla i zamyka, idzie dalej. Tu musi paść pytanie, jaki to pan? No, taki. Scenarzysta forsę wziął, potem zaczął pić, więc skąd tego wszystkiego wziął nam się scenarzysta? To jest pewnie jakaś metafora po raz kolejny. Scenarzystą może być nauczycielka. To jest dla mnie pseudonim. Mm-hmm. Ewentualnie dla mnie jest to Władimir Putin, który po raz kolejny próbuje jakby wszcząć wojnę w ambasadzie w Czarnobylu, Czarnobyla w Rumunii. Może tak być, natomiast ja bym szedł w drugą stronę, że scenarzysta to jest kolega tych dzieci, tak na niego mówią, scenarzysta. Na przykład dlatego, że jest dobry z polskiego i pisze ładne rozprawki i też wygląda na najstarszego w tej drugiej B w gimnazjum i tam koledzy się złożyli, no wiadomo jak na wycieczce, że najstarszy idzie i kupuje. No i tak. On wziął tą kasę, poszedł, kupił i sam wypił. Tak, a z jego dialogów przez to wyszło dno zero, czyli nic, no, bo oni mieli... Bełkotał jakiś. Tak, no mieli też napisać może scenariusz jasełek, bo wiadomo jest, no 31 października, zaraz listopad, zaraz grudzień, będą święta. Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz. Teraz nie mam pojęcia, skąd wzięło się takie stwierdzenie u autora, bo najpierw mamy taką historię właśnie wycieczki klasowej, a nagle wyskakują nam wszyscy święci, którzy balują w niebie. Jeszcze złoty kurz się sypie. Ten złoty kurz to może być... Po prostu ściany w ambasadzie są pomalowane na żółto. Jest możliwe. Ale i tynk tak, się sypie. Tak stara farba, że ona już się sypie tam. Tak, odlatuje, bo wiadomo też Czarnobyl, no, powstał no nie wczoraj, a praktycznie dzisiaj, więc no... Nie jest tam długo. Jutro jest dziś. Jutro jest dokładnie. Dziś. A wszyscy święci balują w niebie, to może jest jakaś dyskoteka szkolna na wycieczce. Klasa ma dyskotekę i się bawią w tej auli, w tej ambasadzie odskakania ze ścian leci tynk. Jest specjalne pomieszczenie dla nauczycielek, które są wszystkie święte, a jak przejdzie do alkoholu, no to już jednak niespecjalnie. I to specjalne pomieszczenie w żargonie uczniowskim nazywa się piekło. Właśnie. A ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż, czyli do tego piekła już idzie praktycznie z wychowawczynią. Tak, bo już jest najstarszy, więc może. No a do kogo on mówi, skoro mówi, że włóczy się znów bez ciebie? Kto jest? Ja myślę, że to możemy rozstrzygnąć w dalszej części utworu. To spróbujemy. Tak bym chciał cię spotkać raz w ten jedyny dzień. No wiadomo, 1 listopada, wycieczka jest 1 listopada. Wiadomo. No w sumie może... Jest tylko jeden 1 listopada w roku. Tak, więc jedyny dzień. Znaczy, ewentualnie też myślę, że to może być jego miłość, która nie pojechała na wycieczkę z racji tego, że na przykład pani zabroniła wychowawczyni. Jest możliwe. I to może być tak, właśnie... Tak, i zobaczcie, lub o tydzień cofnąć czas, ale nie da się. Czyli myślę, że oni coś tydzień temu nabroili w tej no szkole. Właśnie. Na przykład napisali markerem Andrzej Du... A? I... za karę ta koleżanka nie mogła pojechać na wycieczkę. Chociaż samotności smak aż do bólu znam, kiedy innych niedziel brak, trudno, co mi tam? Bo kiedy on zaczyna bełkotać, zwykle po alkoholu, to jego już tam ludzie opuszczają. Nikt nie chce go słuchać, no już scenariusze nie wychodzą, także tak było. Bełkoce i pałęta się jak z nieciekawym tletem facet. Mamy potem refren i na końcu kolejna strofka. Świat się tylko już ze mną kręci. No to wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, scenarzysta no wypił i teraz ma problemy z utrzymaniem równowagi. Gwiazdy płoną jak stal, to też jest konsekwencja spożycia alkoholu.
skasowałaś mnie z swojej pamięci, no... Pamięć telefonu. Tak, miałam... skasowała kontakt, bo on już na tyle się zakręcił, że już nie wybaczył. Nasz mi siebie jest żal po prostu, no... Ma ból tak zwanego... Andrzeja Du. Andrzeja Du i w tym momencie już... No po prostu może tylko żałować tego, że niestety... Ta koleżanka, której na wycieczce nie było, a mógł się z nią spotkać ten ostatni raz, skasowała dodatkowo jego numer, więc już koniec. Miłości nie będzie i został mu tylko alkohol. No i w niebo dzisiaj wszyscy święci mają bal, czyli tak, śmieją się z niego. No siedzi pod tym piekłem, słyszy tylko jak nauczycielki tam piją kawę i tak. Dokazują. Tak, no WF-ista podał pani od polskiego, wiadomo. Tak, klasycznie. No i pan od plastyki jeszcze między tam czasie, między dziećmi chodzi w płaszczu i co jakiś czas ten płaszcz rozchyla. Czyli to jest patologiczna szkoła. No, jest to normalna polska szkoła. A co podał pani od plastyki WF-ista? No nie wiadomo, bo w filmie się urwał, nie pamięta niczego. Tak było. Natomiast jeszcze tak, dziękując już za ten tekst, zaglądam. Znaczy, może go podsumujemy, żeby go ujednolicić. Czyli tak, jest to film... pisany z perspektywy ucznia klasy 2B gimnazjum w jakiejś polskiej małej miejscowości. Patologicznej na pewno. Który wybrał się ze swoją klasą wychowawczynią, panem od WF-u i panem od plastyki, który notabene jest ekshibicjonistą. Wybrał się na wycieczkę szkolną do Czarnobyla w Rumunii. I nocujemy tam w tej ambasadzie w Rumunii. Wiadomo, klasa zrobiła składkę na alkohol. Ten autor tekstu, który ma pseudonim scenarzysta, ponieważ jest lepszy z polskiego niż z matematyki, to wyglądał najstarzej, wziął pieniądze. No ale tak go kusiło, że ten cały alkohol wypił. Jest to człowiek nieszczęśliwie zakochany. Jego miłość niestety nie znalazła się na wycieczce, ponieważ pisała obraźliwe teksty tydzień wcześniej w damskiej toalecie w szkole. Za karę nie pojechała na wycieczkę. No, notabene, co więcej, usunęła scenarzystę z kontaktu z telefonu, ponieważ jakoś tam współpracował z nią, pewnie się nie przyznał. Jest już tak pijany scenarzysta, że pani wychowawczyni bierze go za ucho i prowadzi do pokoju, gdzie wszystkie nauczycielki siedzą i piją kawę i głośno dokazują i się śmieją. No i co więcej? Aha, jeszcze tańczą w świetlicy w ambasadzie, gdzie są żółte ściany i odpada tynk. A WF-ista podaje pani od polskiego. I pan od plastyki pokazuje dzieciom znaczki. Uwielbiam nasze podsumowania chwilami. Pokazuje naprawdę dzieciom znaczki. Natomiast właśnie tak te komentarze. Wypowiedziała się pani Elize Analia, 96. W sobotę byłam w Warszawie na stadionie. Jestem strażakiem OSP Koty, więc jechałam na 20-lecie PSP, PlayStation Portable, i grał zespół Horyzont Blue Cafe i Budka Suflera, przy czym to rzeczywiście jest jeden zespół. Cała długa nazwa. Właśnie tą piosenkę też śpiewał i tak mi się spodobała, że musiałam sobie ją pobrać. Aż pobrać, zobaczcie. Na początku jeszcze nie wiedziałam, jaki ma tytuł, bo ja takich piosenek nie słucham. A jak słucham, to niektóre wybrane przeze mnie, ale tam nie ubiegła. Teraz cały czas ją słucham, to jest ten plot twist. Piosenka jest boska. Nie dość, że stara, to fajna. To jeszcze jar. Pozdrawiamy panią Elisę Analię 96, która napisała ten komentarz 27 sierpnia 2012 roku o godzinie 17:49, jakby ktoś chciał to sprawdzić. Jeszcze jest pan Gratitude 2011. Polski karnawał w Wenecji. Genialna muza i aranżacja, znakomity teledysk. Romka i Krzysiak, antidotum na polskie cierpiennictwo okołozadyszkowe. Niech się święci odwieczny Halloween. Fortitude 2012. Zachwycający, pogodny i podnoszący na duchu utwór, jeden z największych polskich mega hitów ostatnich 50 lat. No ale zobaczcie, jaka ta polska scena muzyczna jest uboga, skoro utwór o pijanym uczniu klasy 2B na wycieczce w Czarnobylu w Rumunii jest aż tak popularny. Ciekawostki, 10 razy na pierwszym miejscu telewizyjnej listy przebojów 30 ton, lista. No to był program swego czasu bardzo, bardzo dobry, bardzo popularny. Znaczy ja bym chciał zauważyć jeszcze, bo tak grzebię dalej w tych komentarzach, komentarz pana Siemanko. Nomen też z 1 listopada. Ludzie właśnie, widzę, cyklicznie odkurzają ten utwór w granicach 1 listopada każdego roku, który kapsem stwierdził: piękny utworek, nawet Siemka. To było o nas. Dziękujemy panie Siemanko, dziękujemy grupie poetyckiej Budka Suflera. Dziękujemy na razie wam, a teraz chwila muzyki i wracamy za niedługo.